Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl. Dzisiaj jestem trochę zachrypnięty, coś mnie po drodze tutaj dopadło, a znajduję się u pana Marka w Kielcach, gdzie w ogóle nigdy w życiu nie byłem w Kielcach, w ogóle nie byłem w tym rejonie nigdy w życiu. Dobrze, że jest do kogo przyjechać, to człowiek chociaż może trochę Polski zwiedzić, a stąd później jadę jeszcze dalej pod ukraińską granicę. Patrzcie, jak tu jest pięknie, jest staw, ławeczka. Jest łódka, że można na plaży, że można sobie popływać. Rosną wszędzie grzyby, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że rośnie tu tak dużo palm i juk, że można by tutaj... O, jeszcze Doberman jest. Że można by tutaj założyć prawdziwy ogród botaniczny. Czekajcie, pokażę wam staw. Tam jest jakaś kaskada. Tutaj są chyba lilie. Stawik. Tutaj mamy łódkę. Tutaj mamy taką małą plażę. I zaraz po kolei będziemy nagrywać, mówiąc, co tutaj jest. O, idzie pan Marek. Zaraz pan Marek nam wszystko opowie, co tutaj ma, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Tu jest taka ławka też, gdzie można sobie usiąść i się pobujać. Tak jak mówię, o, Doberman tu koło nas chodzi, ale jeszcze nikomu nic nie odgryzł. Także jest bardzo fajnie. Czekamy. Panie Marku, idzie pan opowiadać. Tutaj? Idziemy? Proszę? Tu zapraszam. Uwaga, idzie. Najpierw. O kurczę, jakaś piwniczka. Patrzcie, co tutaj mamy. O kurczę, a jak tu jest zimno! Fajnie, latem to jest bardzo fajnie. Tutaj ma pan jakieś wina, widzę. A tu beczka, to jest też. To jest wszystko, tutaj beczka jest wina. Ale super piwniczka. Tutaj jest pan Marek. Witam. O, pan Marek się przywitał, zaprosił do pięknej winniczki. Tutaj jest z alkoholu, przecież. Tutaj jest niesamowicie u pana Marka. Jak zaraz zobaczycie, to wszystkim opadnie szczęka. Także wychodzimy z piwniczki. To jest specjalnie pod to robiona piwniczka była? Tak. To piwniczka, ale po hiszpańsku, bodega. Tak. Jest napis. Wszystko jest. Także idziemy dalej nagrywać. Pan Marek jest trochę kontuzjowany. Ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I... Tu na willa zapraszamy. O, proszę. Piec chlebowy, grill, wędzarnia. Piec chlebowy, grill, wędzarnia. Pana Marka na pewno nie dopadnie bieda. Tak, głód! Na starocie, na starocie. To wszystko proszę. Starocie. Także tutaj można i chleb upiec, i zjeść grilla. Tu pan Marek pokazywał, że dziki przychodzą, więc dzika też można pewnie upolować. Chociaż... To Kielce, nie? Chociaż chyba dzików nie można tak sobie zabić, nie? Dzika, żeby sobie go zjeść. Nie, to tu przyjeżdża taki. Także. Prokurator i strzela. No tam a, prokurator Klony. Przyjeżdża i strzela. Także widzicie, jak jest. Tu są klony z tyłu. A teraz przechodzimy do części palmowej. Po kolei. A pies sobie chodzi. A pies sobie chodzi. Tutaj z tyłu, między, to są świerki, nie? Tak, tak. Między świerkami... A jodła tam. Między świerkami mamy jubę, czyli iską. I zaraz będziemy pana Marka pytać po kolei, kiedy ona była wkopana? Rok temu, 2021. 2021, czyli je, ma za sobą pierwszą zimę, można powiedzieć, tak? Tak. Oś mi tu źle, moment. Czy alkohol po dzieci wesela? Tak, jestem. Musiałem przetrzeć szybę, bo chyba zaparowała z wrażenia. Czyli ona tutaj jest od zeszłego roku. Tak. Jak pan zimuje ją? Ma rusztowanie warszawskie i uszyty rękaw. Kaptur? Tak. I tak. Gruby ten kaptur jest? 2 razy po 120. Co znaczy 2 razy po 120? Ta agrowłóknina. A, agrowłóknina 120 i dwa. Dwa razy. Uszyte. I to i w środku co jest? Suwak i jest farelka.
I wytrzymuje. A ile było w zeszłej zimy najniżej? No, chyba minus 12. Zimniej nie było? Nie. A, to zobaczymy, jak będzie zima taka sroższa jakaś. Ale jest, nie mocy ma ta parelka. Dobra, tutaj mamy kolejnego zawodnika i to jest... Wagner. Trachycarpus wagnerianus. On kiedy posadzony? Też tamtym roku. I też w taki sam sposób zabezpieczony? Ma budkę z poliwęglanu. A w środku czym grzany? Też taka mała farelka jest. Aha, czyli ten ma budkę, tamten ma rusztowanie. Tak. Tutaj mamy Hamerops humilis vulcano w donicy, czyli on jest chowany, rozumiem. Tak, za tą zimę będzie chowany, a w przyszłym roku będzie wkopywany. Aha, czyli to jest chwilowe. Tak, no to jest w sprzedaży. Tutaj mamy trzy trachycarpusy fortunei, z tego co Pan mówił, też posadzone w zeszłym roku. Wszystko w zeszłym roku. I one, niech Pan powie, jak zabezpieczane. Mają i mają przewód grzewczy. Na oko mają przewód grzewczy. Czyli one nie mają tego stelaża? Mają stelaż, rękaw i... Aha, przewód jest na nich, w środku. Tak. Po nich jest pociągnięty. Po nich, żaden. Trachycarpus fortunei. Tutaj mamy znowu Vulcano. Też będzie wkopywane, tak? Tak, w przyszłym roku. Fortunei, tutaj mamy... Cykasa. I tutaj Pan Marek z nim opowiadał ciekawe przygody, bo w zeszłym roku, tak? Tak, te liście, co w tej chwili puścił i są zielone, uschły wszystkie. Czyli tak. Jeszcze raz, w zeszłym roku pod koniec lata, czyli tak, jak teraz jesienią, wypuścił nowe liście, czyli on u Pana wypuszcza liście dopiero teraz, październik. Tak, już drugi raz rzędu, tylko pierwsze liście były uschnięte, bo przemarzłe i było obcięte, a teraz wyszły od nowa nowe ładne liście. I w zeszłym roku nie zdążył Pan go schować. Tak. Bo był mróz. I mróz. Ale ile? A minus 5 chyba. Koło minus 5. I zobaczcie, wszystkie nowe liście uschły, a wszystkie stare liście są zielone. I kompletnie nic im się nie stało. Nic. Nic. Czyli po tym przymrozku, jak Pan zauważył, że już jest, no, po fakcie... do garażu, to już były uschnięte. No, 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 ale schował go Pan do garażu. Tak, i tam sobie stało. Na wiosnę, jak wystawiłem, to obciąłem liście. A w garażu jakie warunki panują? A grzejnik jest tego, to tam jest plus 10, plus 14 stopni. A światło jest? Jest, bo są cztery okienka. Aha, czyli jest światło i około plus 10 stopni. A jest ciepło, to się otwiera bramę i... I wiadomo. I się wietrzy. I tam strelicja jest też, stoi... Także bardzo ciekawa sytuacja jest z tym cykasem. Minus 5, nowe liście mu spaliło, a starych nic się nie stało. Okazuje się, że cykas to wcale nie jest taka słaba roślina. Tutaj mamy zakup też tegoroczny, Trachycarpus martianus. I on jak będzie zabezpieczany, jaki jest plan? Rękaw i przewód grzewczy. Czyli żadnych rusztowań. Znaczy rusztowanie, rękaw i przewód grzewczy. Rozumiem. Ale rusztowanie ciągle to jest to warszawskie. Tak, med na med. A niech Pan powie, jak... Aha, bo tu ma Pan osłonięty, bo jak stoją te rusztowania i przychodzą zimą wichury, to nie przewraca ich? Mam dobre obciążenia z worków ze żwirem. Ale te obciążenia gdzie? Wieszam na rusztowaniu i obciąża, że... Taka metoda. Taki worek kosztuje chyba 3 zł. Rozumiem. I żwir się napadł. Czyli to nie są jakieś naciągi czy coś? Nie, nie, nie. Są worki. Tutaj mamy basen. Teraz się nie będziemy kąpać, bo mimo, że pięknie świeci słońce, to jest troszkę zimno. Prysznic tylko można wziąć. Prysznic można wziąć, no. Jakby ktoś chciał. Tam też jest nagle. Właśnie idziemy po kolei. Tutaj mamy Vulcano. Tak. Bardzo ładne Vulcano. Jeden główny pień, piękny. I już wyrasta nowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w tym roku wkopany. W tym roku wkopany. I plan zabezpieczenia rozumiem taki sam. Budka z poliwęglanu. Aha, budka z poliwęglanu. Czyli na te, które są mniejsze, poliwęglan, a na te, które są większe, rusztowanie. Na większe też jest, bo to jest ta filifera ma przyszło 4 metry. No, zaraz dojdziemy do filifery. To zobaczycie. I tu jeszcze wagnerek jest. To jest rododendron, nie? Tak. A to drzewo? Magnolia. Magnolia. Duże kwiaty ma? Bardzo.
Duża ta magnolia, bardzo. Musi mieć dużo lat. No, są większe, że... A tamtośmy byli jeszcze, są tam trzy. Jest magnolia, czyli są magnolie, jest rododendron. Nie jeden. Tu jest jeden. A tam jest trzy takie duże. Tam, gdzie byliśmy w piwnicy, tam właśnie. Gdzie piwniczka, tam, gdzie klon i gdzie staw, są jeszcze rododendrony. Duża działka. Ile działka ma w ogóle? Pół hektara. Pół hektara. Tutaj mamy kolejny Wagnerianus. I on też z tego roku? Z tamtego roku. Czyli wkopany w zeszłym roku. Zaczęte 2021 i kontynuacja. I też miał budkę z poliwęglanu? Tak. Ale dziwi mnie, że tutaj jako Kielce i nie było zimniej niż minus 12. Nie? Tutaj mamy Jukerostratę. Tak, też tamtego roku. Czy ją w jakikolwiek sposób pan zabezpieczył? Nie, daszek na górze z poliwęglanu, nic więcej. Nic. Nic nie miała. Aha, daszek, ale tak to przewiewnie było. Tak, tylko daszek. A mieliście śnieg? Był śnieg. Ale nie doszło nic, bo wszystko na... Chodzi mi, czy w ogóle padał śnieg zeszłej zimy? Był. Lecimy dalej. Tutaj mamy ciągle pieska. Jak piesek się nazywa? Certa. Na szczęście jest niegroźny się. Wydaje przynajmniej niegroźny. Tutaj mamy Butia capitata, tak? Nie. O, z bezpalmu to co było? Eriospata. Tak jest. A tam jest druga? Tam jest capitat. Butia eriospata. Posadzona w tym roku? Tak. Widzę, że miewa się doskonale. Bardzo, dużo liści puściła, bardzo dużo. Tak? Świeżych? No widać wszystko na górze. Bo ona tak dużo liści nie puszcza. No, puściła. Ale elegancko. A naprawdę. Niech pan powie, tutaj w ogóle ma pan dużo słońca w lecie, czy raczej mało? Teraz. Bo to jest wschód, zachód. Czyli cały czas słońce. Butia eriospata. Niesamowicie tutaj jest u pana Marka, no tutaj naprawdę. Jest magnolia, dwie duże drzewa. Tutaj mamy magnolię. Tu musi pięknie wyglądać wiosną, nie? Lata. Naprawdę. Tutaj kolejny rododendron. A tutaj jeszcze z tyłu mamy następną roślinkę. Idziemy zobaczyć. I to jest Yucca faxoniana. Tamtego roku. Też z zeszłego roku. Ją pan jakoś chronił? O. Tą szklarenką była. Ta szklarenka własnej roboty? Nie, kupione. Drobnymi rączkami robione. Tak? Czyli takie... Ale rozumiem, że takie szklarenkę się kupuje jakoś w elementach i się składa, tak? Tak, 750 zł. No szkoda nie dawać takich pieniędzy. Poliwęglan droższy. Zaraz zobaczymy. I leki można nakładać. To się zasuwa. To się zasuwa. Wchodzę do środka. Jestem w szklarence. To fajnie właśnie na takie rośliny, nie? I tą też pan jakoś obciąża? A są takie druty wbijane, takie szpilki w ziemię. I wiatr już nie da rady wtedy? Zobaczcie, jaka fajna szklarnia na Yuccę faxoniana. Jest niższy faxoniany. No właśnie, tu pan Marek mówi, że takie ma mocne te szpiczaste, szablaste liście, a piesek, certa i tak sobie radzi, tak? Chodź na tutaj. Chodź. Idziesz połamać liście. Piesek, certa i tak sobie radzi. Zobaczcie, jakie to jest sztywne. Człowiekowi normalnie by się wbiło, to by mu przebiło skórę, a tutaj nic. Certunia, idziesz? No już. Pięknie tu u pana Marka, naprawdę. Zaraz przejdziemy, nagramy drugą część filmu, przejdziemy do części, która jest przed domem, bo teraz ciągle jesteśmy za domem. Więc mamy tutaj Yuccę faxonianę, Butia eriospata, Trachycarpus martianus, trzy fortunei, karłatka vulcano jest w gruncie, dwie karłatki w donicach, cykas w donicy, Yucca rostrata tu się chowa, Wagnerianusy 2, aha i tam z tyłu za domkiem Jubea chilijska. Naprawdę. I dziura na nową roślinę. A i dziura na nową roślinę, tak, którą pan Marek już zamówił, to będzie cerifera. Zresztą, no nie jedną. Będą jeszcze też inne, o których może później powiemy. Tak to wygląda w Kielcach. Pogoda dzisiaj dopisuje. Zaraz trzeba będzie się rozebrać, bo się robi naprawdę fajnie ciepło. Dzisiaj ma być nawet 20 stopni może być, nie? Mówili coś. No, w naszym rejonie. Tutaj... Aha, w moim rejonie, czyli niepotrzebnie wyjechałem, nie? 17.
Tutaj 17. Okej, okay. Także kończymy na tą chwilę i zaraz nagramy drugą część, a tam zobaczycie jeszcze takie rzeczy, których też nigdzie chyba nie widzieliście. Trzymajcie się, Marek Malec, bezpan.pl i pan Marek z Kielc. Hej.